Dzień dobry moi mili, tak jak wcześniej wspominałem, nagrywam teraz to drugie Clio do sprzedania. To jest oczywiście jak widać w kombi, ale praktycznie wszystko jest to samo co w tamtym. Też jest 09cc, silnik o dobrej opinii i podobny rocznik, bo tu mamy 13, tam było 12. Końcówka roku. Różnią się naprawdę wszystkim tym, że tutaj mamy bardzo niski przebieg, bo tutaj przebiegu jest jedyne 101 tysięcy, czyli tak na auto, które ma 10 lat, według mnie niski przebieg, 10 tysięcy rocznie wychodzi. No i przy okazji auto też długo było bardzo serwisowane w Renault, bo do 84 tysięcy. No i ostatni wpis sobie ktoś przed sprzedażą też wymianę oleju zrobił w jakimś nieautoryzowanym serwisie, ale wszystko było robione, mam zdjęcie książki serwisowej, to wam tam rzucę. Technicznie bez zarzutu, ładnie się rozpędza, tarcze, klocki również też w porządku. No i wizualnie lakier w porządku utrzymany, auto też nie jest zgnite. A co do takich rzeczy różniących te dwa samochody, tutaj mamy pakiet chromu, jak widzicie, i stewki są chrebne. Oraz jeszcze oczywiście są czujniki parkowania w tył, jak ktoś miał problemy z jazdy w domu. Mieście takim troszeczkę większym autem może się to przydać. Ringi są również srebrne. No i tutaj ta listewka, której wam wspominałem na tamtym filmie, ma taki jakby nalepiony czy zamontowany akcent, też stylistyczny, chromowany. Z przodu to samo co w zwykłym hatchbacku. Bardzo fajna stylistyka. Nawet tutaj to widać w kombi. Ładnie poprowadzona linia wysoko, dynamicznie tylniej szyby tej małej. No i tak samo przód też duże bardzo znaczki na grillu wkomponowane, oczywiście dzienne, no i fajne reflektory, wyglądają jakby miały pasek LED. Czy coś jeszcze warto o nim dodać? No chyba to wszystko. Z racji, że zawsze wam nagrywam na początku książkę serwisową, tutaj taki mały fuck up. Książka została w Niemczech, a nie chce mi się już po nią taki kawał wracać, ale na szczęście mam jej zdjęcie. No i tak samo są też wlepki z Renówki z serwisów pod maską i na tutaj na słupku. I tak samo jest też ta kartka z tego wymiany oleju, więc będziecie mieli wszystko potwierdzone. Więc ten temat przemijamy. Zaczynamy sobie od lewej strony. Tak samo jak i w tamtym Clio, standardowy boczek. Tutaj takie miękkie na łokieć. Nic szczególnego. Dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tutaj przechodzimy dalej. Tu mamy właśnie tą jedną rzecz, co więcej, co ma tamto Clio, czyli włączenie, wyłączenie czujników parkowania. Proszę bardzo. No a tutaj start, stopik. Regulacja też również podświetlenia tarcz. Od licznika. Licznik, jak widzicie, 101 km, 101 tysięcy km. Nie jest to duży przebieg. Tutaj mamy w tej manetce zmiany, jakieś tam będzie wam pokazywało, że nie ma żadnych tutaj wiadomości, średnia prędkość, ostatni zrobiony ilość kilometrów. No tutaj manetka standardowo, przeciwgielne, no i światła, no ale on ma dzienne, więc nie musimy sobie tego włączać, jeżeli nie ma nocy. Dalej kierownica. Kierownica tak w tamtym z modnym pianoblekiem, tak samo jak i tutaj na tych właśnie nawiewkach. Tu też jest taki srebrna obwódka, jak i na kierownicy fajnie wygląda, nowocześnie. Jeżeli ktoś lubi te pianobleki, jak najbardziej polecam. Włączenie, znaczy tu nie jest włączenie. Włączenie właśnie to jest dziwne, jest tutaj. Tutaj sobie włączacie tempomat, teraz wam się pokazał na liczniku, a tutaj nim regulujecie. Tutaj prędkość, a tutaj resetujecie lub powracacie. Dalej, fajna sprawa, tak jak mówiłem, kolorowy wyświetlacz, bo też są z takim małym, nie, jak to mówią, czarno-białym, mało czytelnym. No i tutaj też sobie podłączyłem telefon swój pod Bluetooth, widzicie zasięg, widzicie ile jest baterii, no i muzyczka sobie leci, fajna sprawa. I sprawna klimatyzacja, zwykła, ale myślę, że w takim małym aucie nie jest to potrzebne. Deska z fajnego plastiku wykonana, jest to miękkie, ładnie się ugina. Dalej, fotel pasażera. No i z tyłu oczywiście mamy ISOFIX, no i w przednim też. Tu jeszcze jakieś miejsce na szpargałki. No i zostało nam pokazać tutaj gałka, miejsce na jakiś portfel, mieszek wygląda dobrze, tak samo ręczny. Tutaj kolejne miejsce na kubki, pierdoły, kocopoły, żadnych, jak to się mówi, cudów wielkich tutaj nie ma. Jeszcze wam pokażę boczek mój, boczek jest cały nieprzetarty. Cóż, chyba o wnętrzu to tyle.
Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie napisać komentarz, maila, cokolwiek. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto możecie dokupić z gwarancją do roku czasu. Również mogę je dostarczyć Wam do domu lawetom, jeżeli nie macie jak go dostarczyć w jakimś innym sposób. I też pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, więc nie płacicie 2% w urzędzie skarbowym. No i jeszcze warto zajrzeć sobie na moją stronę mavkarautomoto.pl, jeżeli szukacie innych samochodów, lub też wejść na Instagrama mavkarauta lub też na Facebooka. Pozdrawiam, cześć!